Hej, zapraszam Was na film o najnowszych dzieciach Harry Taylor, czyli o wcierkach. Tych oto wciereczkach, które być może gdzieś już tam Wam mignęły, czy na Instagramie, czy nie wiem gdzie w sumie, może gdzieś na TikToku, czy gdzieś jeszcze. Dzisiaj film o tych wcierkach, jak je stosować, jaki jest ogólny zamysł tych wcierek i czym różnią się od w sumie praktycznie wszystkich wcierek dostępnych obecnie na rynku, co jest w nich takiego specjalnego. I w ogóle tak od serca Wam o nich opowiem. Był już oczywiście live premierowy na Instagramie, jest tam zapisany, także jeszcze możecie sobie obejrzeć live premierowy, gdzie bardzo dokładnie, w sumie mówię o każdej, bo ten live trwa tak mniej więcej z godzinę, także jest bardzo, bardzo wyczerpujący i równie wyczerpujące są oczywiście wpisy na stronie www.herytale.eu. O każdej wcierce jest oddzielny wpis. Zacznę tak bardzo ogólnie. Wcierki to dla mnie chyba najważniejszy kosmetyk. W sensie zawsze chciałam stworzyć jakieś wyjątkowe wcierki i o wcierce z wasabi myślałam już od lat. W sumie nie wiem od kiedy, ale jak ktoś mnie bliżej zna, no to pewnie wie, że już parę ładnych lat temu mówiłam coś o wasabi, że to jest moje marzenie, że no jest tak trudno dostępne. Owszem, jest, przynajmniej wtedy, kiedy ja szukałam, była jedna firma, która miała ekstrakt z wasabi i oczywiście też go sprowadzaliśmy, żeby go testować i robiliśmy jakieś próbne wersje, ale no wiecie, to jest też sprowadzanie ze Stanów i no nie jest to taki ideał, który my byśmy chcieli, więc przez bardzo długi czas nad tym pracowaliśmy. No i w końcu doszło do tego, na szczęście mamy takie możliwości z laboratorium Symbiosis, żeby zrobić własne ekstrakty. I dokładnie tak się wydarzyło w przypadku tych trzech wcierek, z czego przy grzybach i przy grasshopperze, czyli przy pasikoniku, robimy te ekstrakty na miejscu w laboratorium w Poznańskim Parku Technologicznym i tutaj możecie zobaczyć, jak się kręcą szyszki chmielowe, które pochodzą z polskich upraw, jak się kręcą grzyby shiitake, które w ogóle też są polskie, bo one są dość łatwe w hodowli. W uprawie? W hodowli? Nigdy nie wiadomo, bo to grzyby, a wiecie, grzyby to takie dziwne stwory. Jeśli chodzi o grasshoppera, to jeszcze mamy drożdże z polskich browarów, bo to są takie drożdże po wytworze piwa i no też taki less waste spożywczy i to jest takie pozyskanie surowców, które ja po prostu uwielbiam. Tak jak na przykład w Dragonie, w Dragon Washu, naszym szamponie oczyszczającym, jest ten surowiec Saniscalp, który pochodzi z nasion marakui, takim bardzo są przetworzone te nasiona, enzymatyczna biokonwersja to się nazywa. No i to jest właśnie z tych nasion marakui po produkcji spożywczej, po prostu tam marakuja jest przerabiana na jakieś tam pewnie dżemy, czy co tam się z tego robi, jogurty jakieś itp. Więc z tego mamy właśnie taki mega cel, mega zaawansowany technologicznie składnik Saniscalp w Dragonie. No a teraz z takiego less waste'u spożywczego się nam zrobił pasikonik, grasshopper. Ale dobra, to czekajcie, bo już się właśnie widzicie, tutaj oczywiście jak mam taki film na spontanie, to się zaraz rozgaduje w takie dziwne kierunki. Po prostu tak się jaram tymi wcierkami. Pomimo tego, że premiera już była jakiś czas temu, to ja się tak samo dalej nimi jaram. Jeszcze tak bardzo ogólnie, to jeśli chodzi o stronę graficzną, to tutaj Olek był królem tych grafik i jest w sumie nadal, bo dlaczego by nie miał być nadal? Tutaj właśnie węże to jest jego dzieło i uważam, że te węże są po prostu przepiękne i oczywiście pasikonik też, ale węże są moje ukochane. Mi się najbardziej w ogóle podoba ta wcierka. Jest dla mnie po prostu najpiękniejsza. Możecie dać znać, która Wam się najbardziej podoba. Dla mnie grzybki to jest w ogóle no, moja estetyka bardzo i te grzybki są takie piękne. I to są oczywiście shiitake grzybki, żeby nie było magiczne, ale shiitake. Także to są butelki, a jak możecie słyszeć, one są z mega grubego szkła. Też zależało mi, żeby te wcierki były w szkle, szczególnie te węże, bo w ogóle najpierw miały być same węże, ale później było nieślubne dziecko dwóch węży, czyli pasikonik. Nie wiem, w jakiej biologii to jest możliwe, no ale w Harry Taylorowej ewidentnie jest możliwe. Więc chciałam, żeby te wężowe były w szkle, ponieważ te ekstrakty i cała technologia robienia tych wcierek jakby jest tak kosztowna, że to i tak jest produkt premium. No i doszliśmy do wniosku, że skoro to i tak jest produkt
taki mega premium, to będzie fajnie, jak to będzie po prostu czuć, dosłownie biorąc ten produkt do ręki. To jest bardzo grube szkło, bardzo porządne, więc błagam, jak kupiliście ten produkt, to używajcie ponownie tych butelek. One są po prostu niezniszczalne praktycznie. Widziałam, że czarszka na płytki rzuciła wcierkę. No i wcierka uratowana, coś tam się trochę poobłupywało, ale generalnie to szkło się nie tłucze jakoś tam bardzo. My, żeby jeszcze zabezpieczyć jakoś w transporcie te wcierki, to daliśmy, bo jest tak ciężkie, że złapałam i nie podniosłam, tu mam jeszcze drugą, w kartoniku, bo zamknęliśmy jeszcze w kartonikach dla takiej dodatkowej ochrony, jako że to jest szkło, żeby na przykład wysyłać do drogerii, już hurtowo bardziej, chociaż nie wiem, czy już jakieś hurtownie nam tam złożyły zamówienia. Na razie mamy bardzo wąską dystrybucję, tak jakby co tylko mówię, ponieważ mało produkujemy, więc jak wy byście chcieli hurtowo kupić, to na razie, że tak powiem, na spokojnie, będziemy z czasem się rozkręcać i myślę, że na pewno wtedy na Instagramie Heritaily to będzie ogłoszone, że już można, tak powiem, walić drzwiami i oknami hurtowo, bo na razie strasznie musimy odmawiać wielu osobom, to jest zawsze dla nas ból, ale no po prostu nie damy rady wyprodukować tylu sztuk. Ale no właśnie, pracujemy nad wszystkim, nad organizacją firmy formalną i nieformalną, nad miejscem, nad całą organizacją, więc w końcu będzie wszędzie nasz Heritail, wszędzie dotrze. Więc dobra, czekajcie, bo ja jeszcze w ogóle tak pokazuję wam te rysunki, to też Olek rysował, to jest tak piękne. Dopinała też w ogóle Dagmara, oczywiście Dagmara Rzeczówki, która nam tutaj wszystkie koordynuje projekty graficzne. W środku są w ogóle jeszcze, że tak powiem, dopasowane kolory do tego taki, nie wiem, dodatkowy śmieszny akcent, fajny, estetyczny. Ja mimo wszystko, jak coś robię, to wiem, działanie, skład to jest priorytet, ale jak to jeszcze jest po prostu ładne, to no cieszę się wtedy i to też prowokuje, zachęca do ponownego używania, czy to właśnie kartoników, czy to właśnie tych butelek, jak najbardziej do tego zachęcam, ale przejdźmy do już samego działania, już tego, jak to aplikować. Te wcierki są specjalnymi wcierkami głównie dlatego, że są bardzo wodniste w konsystencji, to jest praktycznie jakby sama woda, jakbyście samą wodę nakładali na skórę głowy, to jest dzięki bardzo dobrej filtracji tych surowców i dzięki temu te wcierki aplikujemy zawsze po myciu, bo one nie obciążają, na wilgotną skórę głowy, no właśnie po myciu, czyli jakby myjemy sobie głowę szamponem, tam ewentualnie długość włosów, jeśli chcemy oczyścić, spłukujemy szampon, nakładamy na długość odżywkę lub maskę, spłukujemy odżywkę lub maskę i jako ostatni element spsikujemy paroma psikami takiej wcierki sobie skórę głowy. Nie trzeba wmasowywać, nie trzeba jak w typowej wcierce wcierać, tylko bardzo delikatnie rozprowadzić, dosłownie 10 sekund to może być i lecimy dalej po prostu, na przykład suszyć włosy czy coś. Jeśli macie kręcone włosy, to nakładacie przed stylizacją na skórę głowy, a później lecicie ze stylizacją całej długości i to Wam w ogóle nie zaburzy wydobycia skrętu. Także dla kręconych włosów nawet to jest, myślę, lepsza opcja nierzadko niż stosowanie wcierki na suche już włosy, gdzie możemy sobie tutaj nieźle porozwalać ten skręt. To oczywiście jak kto lubi nakładać, nasze tylko po myciu. To sobie też możecie zapamiętać, że trochę szkoda jest ich używać pomiędzy myciami, ponieważ one są naprawdę stworzone tak, by przywrócić pH po myciu, które generalnie staje się jakby trochę bardziej zasadowe po kontakcie z szamponem, po kontakcie z twardą wodą i te wcierki są stworzone tak, by przywracały pH fizjologiczne, dzięki czemu regulowały wydzielanie sebum, redukowały takie uczucie ściągnięcia i napięcia na skórze głowy, no i oczywiście działały też no, na porost, ale one nie są takimi typowymi wcierkami na porost, tylko bardziej takimi kondycjonerami, takim serum, jak macie etap serum na twarz, to jest etap serum na skórę głowy. Przez pewien czas tak myślałam, że to jest jak tonik, ale jednak to jest więcej niż tonik, bardziej jak serum, ponieważ ma więcej tych składników aktywnych niż sam tonik i realnie moim zdaniem w każdej pielęgnacji, jeśli się te wcierki doda, to one będą działały korzystnie. One nie mają zapachów dodanych. Mają trochę swój naturalny,
zapach, ale to jest tak subtelny zapach, to jest po prostu zapach tego ekstraktu. Ktoś określił, że wasabi pachnie odrobinę trawiasto i ja się tutaj z tym jestem w stanie zgodzić, ale absolutnie to nie jest jakiś zapach, który się wyczuje, który się utrzymuje. Tu nie ma dodanych żadnych substancji zapachowych i też nie było to na celu w trakcie ekstrakcji, żeby substancje zapachowe w surowcach zachowywać. Wręcz przeciwnie, żeby one były raczej bezzapachowe, ale żeby działanie było wymaksowane. Także tutaj o wszystkich wcierkach i wszystkie trzeba wstrząsać i wszystkie mogą delikatnie się osadzać, ponieważ no właśnie jest tam bardzo dużo składników naturalnych. Dobra, łasabka. Kojąca, jest bardzo kojąca paradoksalnie. Oczywiście wasabi ekstrakt to jest królestwo składników siarkoorganicznych, więc na porost będą jakoś tam działać te związki, oczywiście, ale pomimo tego, że to jest wasabi i kojarzy się, że chrzan, że na porost, bo to jest no chrzan japoński, wiadomo, to nie jest to typowo jakby wcierka na przyspieszenie porostu. Ona jakby pierwsze jej zadanie to jest kojenie skóry i taki jakby też trochę układ kojący, a druga ta funkcja to jest ta stymulująca, chociaż tak wasabi z tych wszystkich ekstraktów najbardziej ma takie działanie, dlatego właśnie ją nazwaliśmy stymulująca, bo ta jakby druga funkcja, bo pierwsza funkcja w nich wszystkich będzie kojąca, stabilizująca, taka balansująca pH na skórze głowy, regulująca funkcjonowanie w ogóle całej skóry głowy, tak druga, ta funkcja drugorzędowa to będzie tutaj stymulowanie. Jeśli chodzi o drugi, bo tu są w ogóle dwa filary w tych wcierkach. Jest składnik aktywny ekstraktowy i jest jakiś kwas. Po co kwas we wcierkach? Właśnie do regulowania pH na skórze głowy. To nie jest kwas, który będzie Wam złuszczał i absolutnie nie martwcie się, że to będzie Wam działało jakoś drażniąco. To nie są takie stężenia i to jest wszystko tak wyregulowane właśnie jeśli chodzi o pH, bo to jest właśnie istota tych wcierek. One mają przywracać fizjologiczne pH i dzięki temu rozwiązywać problemy, jakie macie ze skórą głowy. Często problemy z wcierkami wiążą się z tym, że te wcierki nie do końca idą w parze z pH skóry głowy, bo właśnie nie mają za dużo tych kwasów albo w ogóle, więc to może być problemem przy takich tradycyjnych, które z naszymi można stosować oczywiście przed myciem czy pomiędzy myciami, ale wiecie, to jak kto woli, prawda? Nasze i tak zawsze po myciu, także w ten sposób. Dobra, bo jeszcze właśnie tutaj ten duet. Chrzan oczywiście japoński, wasabi jest filarem ekstraktowym. Tutaj dodaliśmy też taki surowiec, który jest w linii Merki. Więc jeśli komuś linia Merki bardzo leży, to myślę, że wasabi jest też dobrym kierunkiem właśnie dla tych skór, którym podszedł Merki z uwagi na ten surowiec, który ma na przykład ten kwas pantotenowy, ekstrakt z drożdży, tylko to nie są te drożdże, które pozyskujemy z przemysłu spożywczego, tylko to jest składnik tego takiego wieloskładnikowego surowca, który jest przede wszystkim nawilżający i kojący. Jeśli chodzi o ten kwas, to jest kwas laktobionowy i glukonolakton, czyli dwa kwasy PHA, bardzo, bardzo łagodne, bardzo takie regulujące, kojące, wręcz działające poniekąd nawilżająco, ponieważ dzięki nim to nawilżenie może sobie w skórze zadziałać. We wszystkich tych wcierkach jest też propanediol i pantenol, który oczywiście ma na celu też nawilżać. No bo nawilżanie skóry głowy podstawa, zwłaszcza jak nam się robią tam jakieś dziwne historie. To często może być to z przesuszenia. Te wcierki powinny też koić właśnie w sytuacjach, kiedy skóra jest jakaś taka uwrażliwiona, przesuszona, nadwrażliwa. To było o łasapce, to teraz polecimy do może brata wężowego, Magic Mushrooms, czyli grzybole. Tutaj też jakby ja zawącham się, zawsze wolę na bieżąco, nie ma to zapachu, mikroskopijnie jest taki zapach może. Mi się trochę kojarzy z suszoną śliwką. Jak miałam pierwszą wersję testową, to ona była, że tak powiem, słabo przefiltrowana, bo nie było potrzeby, żeby tak bardzo dobrze filtrować. Jakby na moją próbkę jakąś tam, jedną z pierwszych, to bardzo pachniało to suszonymi śliwkami. A tutaj, no, nikły jest ten zapach. Jak coś w niej wyczuwacie, to możecie mi napisać. Grzyby to, tak jak mówiłam, przerabiamy na ekstrakt u nas w Poznaniu.
U nas, w Poznańskim Parku Technologicznym, w Laboratorium Symbiosis. Jeśli chodzi tutaj o skład, to tu mamy bardzo wyjątkowy kwas shikimowy, który jest kwasem AHA i jest mocniejszym kwasem, można tak powiedzieć, jakby bardziej niż kwasy PHA, które są bardzo łagodne. To kwasy AHA są bardziej takie intensywne, jeśli chcemy działać na przykład złuszczająco. Tutaj dlatego ta wcierka najmocniej, moim zdaniem, przedłuża świeżość i u mnie najbardziej przedłuża świeżość. Grzyby zawierają taki wyjątkowy składnik lentilany. To są beta-glukany, które działają nawilżająco i właśnie odżywczo, jak sama tutaj nazwa wskazuje. A jeśli chodzi o to działanie, taki anti-aging, tego się już jakby nie używa w mówieniu, bo brzmi to trochę dyskryminująco, że o, anti-aging, antystarzenie się, antynabieranie wieku, a nie ma w tym nic złego, no bo jakby każdy ma coraz więcej lat i to jest po prostu logiczne, ale chodzi o to, że kwas shikimowy działa przeciwoksydacyjnie, a z wiekiem te procesy oksydacyjne również na skórze głowy mogą dawać efekty negatywne, czyli po prostu osłabienie tej skóry głowy i w takiej ostatecznej konsekwencji nawet zwiększone wypadanie czy przerzedzenie włosów z wiekiem. No a właśnie kwas shikimowy może to trochę ogarnąć i korzystnie zadziałać, trochę zrewitalizować tę skórę głowy, tak to się właśnie powiedzmy potocznie mówi, zrewitalizować. Więc tutaj jest bardzo najprostszy skład. Bez kwas shikimowy, ekstrakt z grzybów shiitake, pantenol, propanediol, koniec pieśni. I ta wcierka jest moim osobistym teraz takim hiciorem, bo mi bardzo przedłuża świeżość. A na mojej głowie jest wasabi, tak jakby ktoś pytał, i głowa jest myta wczoraj. I zobacz, zerowo, mam straszny, dziwny taki mikro w sumie odrost, nie wiem o co chodzi, bo niedawno sobie farbowałam te włosy, ale już jest jakiś taki odrost. Baby hairki są, więc to dobrze. I świeżość jest pełna, także wasabi absolutnie też nie obciąża, ale to grzyby są tym u mnie największym przedłużaczem świeżości. Dobra, i ostatnia wcierka, czyli grasshopper. Grasshopper, a czy nazwy? Nazwy to chyba się możecie domyślić, skąd są w ogóle. Tu wasabi, miało się nazywać wasabi przez 3S, ale powstrzymałam swój mózg, całe szczęście, bo to byłoby przypałowe. Magic mushrooms to wiadomo, no takie zabawne nawiązanie, że magiczne grzybki, a tu ha, one są magiczne, bo mają lentilany, a nie jakieś nie wiadomo co. Co żeście myśleli, że tam jest? Ha. Dobra. A tutaj w grasshopperze zaczęło się od tego, że w pewnym momencie dostaliśmy info, hej Agnieszka, możemy właśnie mieć fajny chmiel z polskich upraw, może coś tam teges szmeges z tym chmielem, ja mówię spoko. No i chmiel, czyli hops po angielsku, no to grasshopper jakoś się tak z tą nazwą, nie wiem, jakaś gra słów, czy jak to się tam nazywa, mi się skojarzył i wyszedł taki pasikoń z takimi pomarańczowymi akcentami, wiadomo, Olek tutaj go zrobił. W ogóle ten grasshopper jest taki, ja bym powiedziała, że trochę mu się coś tam zrelaksowało trochę za bardzo, może tym chmielem, bo nie wiem, czy wiecie, że wywar z szyszek chmielowych działa właśnie delikatnie uspokajająco, zresztą chmiel jest z tej samej rodziny, co konopie, to jest, w sensie jest z rodziny konopiowatych, więc może tutaj coś, wiecie, było grane, najpierw magiczny grzybek, później tutaj chmiel, konopiowate i dlatego ten pasikonik tak wygląda. Ale przechodząc do meritum i do działania grasshoppera, grasshopper na drugim miejscu już w składzie zawiera drożdże właśnie pozyskane z odpadków, nazwijmy to, po produkcji piwa, teraz której fermentacji, nie jestem ekspertem tu od piwa, w ogóle fajnie by było kogoś od piwa ściągnąć, żeby to więcej o tych drożdżach i o tym chmielu poopowiadał, bo ja się na tym nie aż tak dobrze znam, a to jest ciekawe, więc tutaj na pewno będziemy o tym myśleć, żeby znaleźć eksperta, ale wydaje mi się, że to jest od portera, na przykład, że te drożdże konkretne używane są do produkcji portera. We wpisie na pewno to wypisałam tak konkretnie kilka przykładów. No i dalej jest ekstrakt z chmielu. Chmiel jest fantastyczny i sporo ma badań, jeśli chodzi o włosy, szczególnie jeśli chodzi o działanie takie antyandrogenowe, więc jeśli ktoś się boryka z androgenowym wypadaniem włosów, to myślę, że chmiel jak najbardziej może tutaj pomóc, oraz wszelkie problemy skórne typu
typu przetłuszczanie, łojotokowe zapalenie skóry głowy, zdecydowanie chmiel ma tutaj bardzo fajne właściwości i za to odpowiada głównie lupulina, czyli takie żółte coś, taka jakby żywica, która jest sobie, siedzi tam w tych szyszach chmielowych i ona degraduje się, można powiedzieć, bardzo szybko po zerwaniu tych szyszek, więc to, że my praktycznie, jak zobaczycie, no zresztą jak ten chmiel się kręci, że to są świeżutkie szyszki chmielu, to tej lupuliny tam jest bardzo dużo i dzięki temu ten ekstrakt jest tak dobry. I dlatego te wcierki są tak dobre, mając tak proste składy, bo to wszystko bazuje na tej jakości i świeżości surowców, bo my to praktycznie ze świeżych roślin wydobywamy i sekundę później to konserwujemy i to nie potrzebuje jakby dodatkowych konserwantów, tak jak się kupuje surowce, to ten surowiec zazwyczaj jest w jakimś tam rozpuszczalniku typu glikol czy coś tam i jeszcze jest jakiś konserwant, na przykład często fenoksetanol, zwłaszcza jak to jest na przykład wodorost, który jest tam zbierany, no gdzieś tam sobie go zbierają i od razu do niego walą fenoksetanol, żeby te wodorosty się nie zaczęły psuć i bardzo dobrze, że to robią, no bo nikt nie chce mieć zepsutego tego surowca w kosmetyku, bo to by od razu cała partia do śmieci, tragedia. Także to jest bardzo dobre, ale chodzi mi o to, że my możemy wytworzyć ten surowiec po prostu od razu na miejscu i świeższego no nie ma. Także to jest to i nie mówię o tym, że na przykład nie da się zrobić DIY-owej wcierki z kozieradki, tylko po prostu to nie jest ten poziom ekstrakcji, jaki my możemy w laboratorium oczywiście osiągnąć. No i dobra, co tu jeszcze mamy oprócz tego chmielu z polskich upraw i tych drożdży? Mamy pantenol, propanedol oczywiście, mamy takie połączenie inuliny i reszty kokosowej. Tworzy się taki emulgator, właśnie ten inulin lauryl carbamate, który nie dość, że jakby fajnie nadaje takiej dobrej smarowności tej wcierce, a absolutnie nie daje tłustości, to dodatkowo nawilża skórę głowy i działa tak właśnie, podbija to regulujące działanie chmielu. Mamy jeszcze tutaj glukonolakton i glukonolakton to jest też z grupy kwasów PHA składnik, który podobnie jak w wasabi, glukonolakton i kwas laktobionowy pomaga w przenikaniu składników aktywnych i jeszcze lepiej korzystnie wpływa na skórę głowy. Chyba wszystko. Czy ja powiedziałam wszystko o tych wcierkach? Na pewno nie. Wiecie co, bym mogła o nich gadać i gadać. Wiem, że z nimi było masę problemów, bo robiliśmy najdłużej te wcierki ze wszystkich naszych produktów, ale chyba warto było. Znaczy nie chyba, tylko na pewno było warto. Na pewno to nie są ostatnie wcierki, na pewno są przełomowe i na pewno rozwiążą wiele problemów ze skórą głowy. I mam nadzieję, że będą takim początkiem w świadomości, że o skórę głowy trzeba dbać jeszcze bardziej, bo ja staram się to przekazywać cały czas, ale z tradycyjnymi wcierkami nie do końca to się zawsze składa, ponieważ na przykład wcierki alkoholowe bardzo mocne, jeśli wjedziemy tak na YOLO, od razu na początku pielęgnacji zaczniemy to wcierać codziennie sobie w głowę, to powiem tak, można sobie zrobić odwrotnie niż chcieliśmy, czyli na przykład skóra się przetłuszcza, a nam się jeszcze wysuszy na wiór i zacznie łuszczyć i mamy dodatkowy jeszcze problem, a jeszcze tamtego wcześniejszego nie rozwiązaliśmy. Więc tutaj są wcierki, które pomagają doprowadzić skórę głowy do takiego stanu, żeby można z nią było zrobić w zasadzie wszystko i na przykład pomiędzy myciami dawać sobie takie siekiery porostowe i nie cierpieć z tego powodu żadnych konsekwencji, a tylko się cieszyć podstymulowaną jeszcze skórą głowy i dodatkowym porostem baby hairami i wszystkim cudownym. Także te wcierki są cegiełką do waszej zdrowej skóry głowy, a zdrowa skóra głowy to jest priorytet mojej marki. Jej, się cieszę. No, a z takiej wieści jeszcze, może jak tutaj już dotrwaliście, to Wam powiem, że zmieniamy się trochę, jeśli chodzi o strukturę firmy, ponieważ Hairy Tailor nam się tak jakby rozrosło, już jest tyle tych produktów, że to wszystko, jak jest pod jedną firmą, jednoosobową działalnością, czyli moim AGN, Agnieszka Niedziałek, no to się robi tego trochę za dużo, a poza tym już bardzo są rozdzielone te działania, w sensie oddzielna grupa osób zajmuje się całą logistyką HTC, czyli na przykład opakowaniami, zamawianiem surowców, organizowaniem tego w czasie i przestrzeni, a sklepem zajmuje się cały oddzielny zespół ludzi. Jedna osoba, nie wiem, zamawia dostawy, druga osoba je wklepuje, trzecia osoba robi promocję, czwarta osoba jeszcze monitoruje media społecznościowe i te dwie grupy osób po co mają być w jednej firmie, to nie ma sensu. A chcemy jeszcze bardziej rozwijać Hairy Tailor, jeszcze bardziej rozwijać na piękne włosy, więc jako dwie oddzielne firmy lepsza jest do tego motywacja
i działa to sensowniej. I też, jeśli chcemy rozbudowywać dystrybucję do innych krajów, a tym bardziej za granicę, to Heritage muszą być oddzielną firmą. I tak właśnie jest. I jeśli chodzi o zmiany jakieś tam osobowe, czy cokolwiek własnościowe, to nie ma żadnych. Tylko podzielone jest to tak, że ja jestem prezeską Heritage Cosmetics, a Mateusz jest prezesem na pięknewłosy.pl. No wiadomo, sprawiedliwie musi być. Sprawiedliwie musi być i sobie działamy wspólnie jako dwie firmy, gdzie i tak my jesteśmy oboje, zarządzamy tymi firmami i je założyliśmy i nic się nie zmienia, oprócz tych takich formalnych bardzo rzeczy, które się dzieją za kulisami, także jak to dla Was jest ciekawe, to ja chętnie o tym więcej opowiem, ale tak chciałam tylko powiedzieć, żebyście wiedzieli, co się dzieje, bo wiem, że parę osób już dostało tam różne maile, że tam będzie zmiana regulaminu, bo to po prostu wszystko trzeba pozmieniać na nowe nazwy i też chcę, żebyście byli o wszystkim poinformowani i w ogóle musicie być poinformowani, więc jeszcze tu dodatkowo mówię o tym, ale na bieżąco myślę, że jeszcze na Instagramie będę o tym mówić, także chodźcie na Instagrama koniecznie, bo tam będą różne update'y i więcej tłumaczenia, możecie zawsze zadać pytanie, jak coś nie jest niejasne, jeśli chodzi na przykład właśnie o strukturę firmy, czy czyja to jest firma i w ogóle, jeśli jakoś nie kminicie, o co chodzi, bo ja sama czasem mi się zdarzało w ogóle nie kminić, o co chodzi w tych wszystkich zmianach, no ale musiałam się nauczyć, żeby to wszystko lepiej działało. Tak, chcemy coraz więcej produktów wypuszczać i coraz lepsze. Chociaż, jejku, te wcierki, ja nie wiem, czy te wcierki da się przebić, chociaż, dobra, wiem, że dla niektórych się da, bo będą jeszcze nowe wcierki, takie, co niektórzy będą bardzo zadowoleni, ale nieważne. I masa nowych produktów, wszystko mi się opóźnia, wszystko mi się wali, wszystko mi się sypie, ale zaraz będą nowości, także trzymajcie kciuki, czekajcie. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że przydał Wam się ten film, prosiliście. Wiem, że były komentarze, Agnieszka, opowiedz o wcierkach. Zawsze Was zapraszam do tego live'a. To jest super opcja, staram się na wszystkie pytania odpowiedzieć też z czatu na bieżąco, także super interakcja na Instagramie. Ale kto nie ma Instagrama, też rozumiem, szanuję, więc tutaj też będę zawsze wrzucać dodatkowy materiał. Czy ja nagrałam o wszystkich naszych kosmetykach? Chyba nagrałam. O kremie Kremelon, czy ja nagrałam? Nie wiem. Sprawdzę sobie, czy nagrałam. Jak nie, to jeszcze nadrobię. Ale dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Miłego dnia. Cześć, cześć.